proszę księdza, niektórzy księdza krytykowali za to, że ksiądz podejmuje te trudne tematy w relacjach polsko-ukraińskich w tym momencie, kiedy Ukraina ma problemy, że to niedobry czas, żeby takie rzeczy, o takich rzeczach mówić. Ja bym odpowiedział pytaniem na pytanie, a kiedy był dobry czas? Od 25 lat, odkąd powstała niepodległa Polska i niepodległa Ukraina, cały czas mówiono nie teraz, kiedyś tam i tak dalej. I myślę, że to jest wina niestety większości polskich polityków, którzy te 25 lat przespali. I dzisiaj dochodzimy do sytuacji, że problemy są, narastają jak bardzo mocny wrzód, a politycy się boją tych tematów. Widać to wyraźnie było w zeszłym roku, kiedy przecież nie było żadnych walk na Ukrainie. Odmówili uznania w polskim Sejmie ludobójstwa za fakt historyczny. Więc jeżeli została tak spaprana sprawa rok temu, to jakiekolwiek dzisiaj mówienie, że to nie ten czas, no to jest pytanie kiedy? Czy za 100 lat, za 200 lat będzie ten czas? Ja na ten temat mówię non-stop, czy był komunizm, też mówiłem w czasach PRL-u na ten temat, czy był okrągły stół, czy nie było, dlatego że uważam, że bez powiedzenia prawdy nie będzie dobrych relacji polsko-ukraińskich. I właśnie dlatego, żeby były dobre relacje polsko-ukraińskie, trzeba powiedzieć wyraźnie prawdę, czym było ludobójstwo, kto był katem, kto był ofiarą i dlaczego dzisiaj na Ukrainie zamiast pomników pomordowanych Polaków, Żydów czy tych Ukraińców, co ratowali Polaków, są pomniki Stepana Bandery i innych zbrodniarzy. To proszę powiedzieć, jak silne jest na Ukrainie to środowisko Ukraińców, które myśli w podobny sposób jak ksiądz? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Ukraina jest nieprawdopodobnie podzielona w sprawie ideologii Bandery i zbrodni ludobójstwa dokonanego przez UPA i SS Galicję. Znaczna część Ukraińców w ogóle nie wie nic na ten temat. Część Ukraińców oczywiście kontynuuje ideologię banderowską. Widać to wyraźnie na Ukrainie Zachodniej. Dwa lata temu w wyborach do parlamentu w Kijowie partia Swoboda, która odwołuje się do zbrodniczej ideologii, zdobyła 11%. To jest bardzo dużo. Ale coraz częściej na Ukrainie pojawiają się głosy, że trzeba szukać porozumienia z Polakami i żeby szukać pozytywnych bohaterów. Ja ciągle mówię, że to nie naród ukraiński jako całość wymordował naród polski i żydowski, tylko wrzód, który powstał na tym narodzie ukraińskim w postaci ideologii Bandery, SS Galicjen, to ci ludzie mordowali. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że Ukraińcy powinni sami się najpierw rozliczyć z historią. Oczywiście w tej chwili to jest prawie nierealne, ale mam nadzieję, że jednak ciągłe mówienie na ten temat przybliży nas do tej przyjaźni i zgody naturalnej, jaka jest między Polakami a Ukraińcami. Mówi ksiądz o tym, że strona ukraińska niewiele wie na ten temat, a Polacy? No to jest wina też właśnie klasy politycznej, no bo w czasach PRL-u to było bardzo ciężkie, dlatego że Ukraina była częścią Związku Radzieckiego. Mówiono wyłącznie o Bieszczadach, były filmy na ten temat. Natomiast po 1989 roku moim zdaniem zaniedbano te 25 lat na to, żeby powiedzieć prawdę. No młodzież na przykład się nie uczy o tym w szkole, no więc skąd młodzież ma wiedzieć? Wie z internetu i z takich spotkań, jak dzisiaj są w Legnicy. I co jest ciekawe, że ten wzrost świadomości jest coraz większy. Ostatnie badania pokazały, że prawie 50% Polaków wie, co to było ludobójstwo na Wołyniu, ale to się dzieje tylko dlatego, że społecznicy, organizacje niepodległościowe, także Kościół katolicki, harcerze, że oni o tym mówią, natomiast politycy nie mówią. No to jest właśnie ten wielki paradoks Polski i myślę, że tegoroczne uroczystości. Ja byłem dwa dni temu w Warszawie. No to garstka ludzi, żadnych polityków, no ani nawet z tych partii, co popierały te sprawy, czyli PSL czy PiS. Też się ci politycy boją. Natomiast kto przychodzi? Młodzież przychodzi, społecznicy, ludzie, którzy może nawet nie mają kropli krwi kresowej, a są tym głęboko zainteresowani. Więc tutaj jest wyraźne takie rozwarstwienie
politycy w jedną stronę, a społeczeństwo w drugą. No, moim zdaniem nie tylko w tej sprawie. A kto może być według księdza takim wspólnym bohaterem narodu polskiego i ukraińskiego? Mamy kilku takich bohaterów. Z najnowszej historii to jest Szymon Petlura, ataman kozacki, który razem z Piłsudskim szedł na Kijów. Z dawnej historii to są atamani kozaccy, na przykład Piotr Konaszewicz-Sachajdaczny, który razem z polskim królewiczem Władysławem IV bronił Chocimia przed Turkami. No, gdyby tym ludziom postawiono pomniki i w Polsce, i na Ukrainie, to byśmy mieli do czego się odwołać. Ja pochodzę na przykład z Krakowa i tam mieszkam przy ulicy Zyblikiewicza. To był prezydent miasta Krakowa w XIX wieku. Człowiek bardzo zasłużony, który był z pochodzenia Rusinem, Ukraińcem, więc nawet w takich lokalnych społecznościach byśmy znaleźli ludzi uczciwych, prawych. Poza tym ja ciągle akcentuję, że byli sprawiedliwi Ukraińcy, którzy nie tylko, że nie brali udziału w mordach, ale ratowali Polaków i Żydów, to właśnie im stawiajmy pomniki. Trzeba ich imiona i nazwiska upamiętnić, tak? Żydzi upamiętniają sprawiedliwych wśród narodów. No ale to widać wyraźnie, że to są działania jednak oddolne. Natomiast odgórnie nie ma absolutnie dla tego zrozumienia. Tak po stronie Ukrainy, jak i Polski. To czego powinniśmy my jako Polacy oczekiwać od strony ukraińskiej? Przede wszystkim, żeby dalej nie kłamać w tej sprawie. Tak? No, każde kłamstwo tylko nas oddala od tej zgody z Ukraińcami. Poza tym nas jako potomków pomordowanych niepokoi to, że na Ukrainie jest wzrost tych tendencji nazistowskich i faszystowskich. Na Majdanie, czy teraz w czasie walk na Ukrainie Wschodniej, gdzie giną też kobiety, dzieci, starcy, to jest no niestety straszny dramat, ta wojna domowa. No widzimy portrety Bandery i czerwono-czarne flagi UPA, pod którymi mordowano Polaków, więc ja oczekuję przede wszystkim odcięcia się od tej ideologii. To powinien zrobić prezydent Poroszenko, który ma do tego mandat społeczny, i inni ludzie, którym zależy na tej zgodzie z Polakami. A później następny krok to jest upamiętnienie ofiar, postawienie krzyży na tych zbiorowych mogiłach, wprowadzenie tych rzeczy do podręczników szkolnych i polskich, i ukraińskich. To tak jak z Niemcami. Też przecież były potworne podziały. Tak? Ale Niemcy się odcięli od ideologii hitlerowskiej. Dzisiaj młodzież w szkołach niemieckich nie uczy się o tym, że Hitler był bohaterem. Wręcz odwrotnie, mówi się o Holokauście, o mordowaniu Słowian. Więc tutaj trzeba by wybrać tą drogą, jaką poszli Polacy i Niemcy. No nie wszystko tam jest dobre, ale generalnie jest to dobra droga.